Dobra, pierwszą walkę na łaźni mamy z Get Out. To jest chyba ten Moco z Silent Hill. Tak, on miał tam kiedyś główny nick. A dobra, jak na razie idzie no dobrze. Ale on coś przedłuża, awczy. Tam w ogóle nie dał żadnym tym. Teraz agresywny, błysk. Dobra, skończył zamuleć, można walczyć. Bandy się bije ze Sajem. No tak. W ogóle tutaj się zaczyna ciężko. Już mi walnął, kolejny agres mu siadł. Gdzie są moje uniki? Dobra, agres uniknięty i wygrałem. Ale mogło być ciężko, bo te uniki potem nie chciały mi wchodzić. A podwoja w sumie bardziej mi się opłacał, by tą double trutę, no i ten. O, tutaj złapał mnie Risers. Chodzę, chodzę, a tu Risers mnie złapał. Ale dobra, w tym meku i tak go raczej ugram. Kurde, dobry atak mu siadł, 3600. A dobra, leknął się, ale ten lek to... Dwa moje ciosy już jest tak, jakby nie miał tego leka. Dobra, agres i wygrałem. Co by tu zrobić? A, bo teraz oficer walczy z Sajem. To w sumie co, niby mógłbym walnąć Saja, ale dobra, chyba Bandit z nim walczy. To Murka walczy z T-Vexem i to ci jeszcze tam walczy. W ogóle biorę Double Trutę. A spróbuję z Double Trutą pod magów, o ile Bandit przegra. Na ostatniej łaźni to w sumie padłem z Sajem, bo dostałem tam chyba dwa cebeki, cebeka, dwie klątwy, dwa zamra i ominął ostatni chyba. Coś takiego było. Ale co, teraz chętnie z nim zawalczę, bo i tak w sumie ta łaźnia teraz mnie już się tak znudziła, że chodzę na nią, bo chodzę. Nie ma nad niej żadnej frajdy. Po co to za frajda wejść na jedną mapę na 30 minut, powiedzmy, powalczyć chwilę i... Nara. Już chyba bardziej mi się podoba ta otchłań. Na otchłani to w sumie też się mocno denerwowałem, jak padałem z magami, gdzie oni mają 10% po ostatnim, po dotyku, po leku i... Dobra, mam Saja. A, i omijają mi ostatni ratunek do 60%. To się tak denerwowałem, że no... Dowód tego w sumie, że miałem takie nerwy, to jest na profilu, że chciałem eku sprzedać. I w sumie miałem dużo ofert, że chcieli kupić chlubę, KO, pierek, wisior, łapy, nawet chyba buty. O grabarkę ktoś tam pytał. No w sumie prawie całe eku. Jeden gość mi nawet pisał, że już zbiera na zbroję, żeby kupić tą skostkę. Ale nie no, nie opłaca mi się sprzedawać tego. Kurde. Teraz jakbym usiadł cebek, to miałbym ciężko, ale... Dobra, nie siadło. Dobra, i teraz nie ominiesz. Nie ominiesz. Dobrze. Dobra, walnę mu agresa, może ominę. No i ci truta mu dobiła do ostatniego. Tak bym raczej ominął, ale dobra, teraz agres i wygrałem. Dobra. No to w sumie co, na tej... tej to już wygrałem z... Kim ja wygrałem? Get Out, Risers i Sai. Czyli w sumie chyba trzech z czterech wrogów, którzy wbili na właśnie. To ja chyba jednak kozak jestem. Dobra, pauza. No i widzimy się po pauzie. Co tu ten... Ja trafiłem na Verexa, tam walczy Anixiet czy Krypson, który gdzie 3 czy Krypson pokonał Paladyna we Full Legendzie z bodajże ze zbroją. Nie, on chyba nie ma zbroi, mówił, że chce robić, ale nie robi na razie coś takiego. No to tak czy siak, Mag wygrał z Paladynem we Full Legendach, oboje we Full Legach, w sumie miał chyba maskę jeszcze. No to powiedzmy no... Dobra, walczymy. A tak czy jak, Mag wygrał z Palem. A tam na dole walczy Mykoś z Davisem.
Ale dobra, skupmy się na walce. Dobra, CK siadło. Jak na razie Werex ma 7. Dobra, już jest porówno w HP. Uniknąłem CK, on mi chyba wcześniej też. Dobra. No, na przykład jak wcześniej mnie nie uniknął, to teraz. Ale cały czas jest, że mamy tyle samo procent. A i ci uniknął CK. CK pomki. A, bo Werex nie ma wisiora i ma dwa razy koła, no to trochę zmienia sytuację. Ale dobra, siadł trzeci cios. A idź, a chciałem omijać. O, ten, siadł aż do erki. Dobra, Werex też nie miał okazji, żeby omijać. Uniknąłem CK, cebek pomki. A idź. I to w sumie będzie mnie chyba kosztowało całą walkę. To, że Werex uniknął tego cebeka, ale w sumie, dobra, jest trzeci cios. Unik. I teraz jak mi nie walnie za agresem, za 16%, to jak będę miał jeszcze szansę. Ajdź, ajdź, ajdź. No i leżę.